Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi IWY, koleżanki i koledzy. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela. Jest to szczególny dzień, w którym my, uczniowie, okazujemy wdzięczność naszym nauczycielom za trud nauczania i wychowania. Jednak jak powszechnie wiadomo, nauczyciel musi uczyć nawet wtedy, kiedy świętuje. Dlatego witam serdecznie na kursie konferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Każda z pytań jest dobra na naukę, więc w imieniu prowadzących zajęcia przekazuję Państwu serdeczne życzenia, ale ponieważ widzę na twarzach delikatne dzisiaj znaczenia, naszą kursową konferencję zaczniemy od chwili odpoczynku. Będziemy się uczyć świadomie relaksować. Tej lekcji udzieli nam mistrz jogi Sadhu Bhagwat Paul. Powitajcie go ciepło. Tak, to są uczestnicy naszej kursu konferencji. Dobrze, bardzo dobrze. Niech każda nauczyciela się zamknie. To znaczy zamknie oko. Może być walka. Śmiało, ja nic nie ukraść. Niech każda nauczyciela wyciągnie przed siebie ręka. Może być dwa ręka. Śmiało, ja nie będę bił nijo. Niech każda nauczyciela wyciągnie teraz przed siebie noga. Może być dwa noga. Śmiało. I niech teraz ta noga zawisi sobie swobodnie na szyję. Niech ta noga swobodnie sobie wisi. Niech każda nauczyciela pomyśli o czymś miłym. Że leży na łące pełnej kwiatów, widzi te kwiaty, niech odpowie tak, jeśli widzi. Dobrze, bardzo dobrze. Niech każda nauczyciela biegnie w stronę rzeki. Nie wiedziała, że tak umie biegać? Każda nauczyciela może się napić woda, jest dobra i silna. Dobrze, niech każda nauczyciela się położy. Nie ciśnie jej tam nic? Jakaś ślimaka nie popełzała pod plecy? Dobrze, bardzo dobrze. Teraz przejdziemy na wyższy poziom tajemniczenia. Kiedy nauczyciela ma całe ciało pedagogiczne zrelaksowane, to Sadhu Bhagwat Paul będzie wam wbijał szpilkę w miejsce przepływu energii. Niech się nauczyciela nie boi. Ja umyła ręce i szpilka przecierała spirytusem. Gdzie ma ta szpilka? Co? Teraz je wbijać? Niech leży i się nie interesuje. My tu tylko prywatnie rozmawiamy. Gdzie ma ta szpilka? Pan woźny miał kupić. A gdzie jest ten woźny? Na urlopie. Czyli szpilka nie będzie? Chwilowo nie. I co ja mam teraz robić? Ciało pedagogiczne leży zrelaksowane i czeka, żeby mu przepchnąć kanału energetycznego, a szpilka nie ma. A nie można bez szpilki? Można, drutem, ale bardziej boli. A czy nie można w ogóle zrezygnować z tego przepychania? Zwiedzić. To są nauczyciele. Oni znają sprawę. Muszą przepychać uczniów z klasy do klasy. Szpilką? Czasami nawet spychacze. Taki jest opór. I ona, ta nauczyciela, co tutaj siedzi, umie przepychać całych ludzi? Taka praca. To Sadhu Bhagwat Paul. To Sadhu Bhagwat Paul nie może być mistrzem. Oni są mistrzami. Ja umiem, a tylko szpilką. Ja przywiózł z Indii dużym kolegą Pakira. Oni chętnie nauczą się przepychać człowieka. Proszę bardzo, zrobimy u nas specjalną klasę. Powiedzmy pierwszą F i będą się panowie uczyć. Przepychania? Nie tak od razu. Potrzeba kilku lat studiów, 5 co najmniej. I praktyki w miejscu medytacji. To miejsce u nas nazywa się szkoła. Potem już można przepychać. Jeśli dyrektor zadą pedagogiczną pozwolą. To jeszcze jakiś stopień wtajemniczenia. Dyrektor i starszyzna, podobać mi się to, od kiedy ja mogę rozpocząć to szkolenie? Od września. To ja we wrześniu pojechać po kolegów Pakira i we wrześniu wrócić.
Szanowni Państwo, w ostatniej części relaksacyjnej, którą poprowadził nas specjalny gość, przechodzimy do konkretów. Dzisiejsza kursokonferencja dotyczy badań opinii publicznej na temat nauczycieli. Wyniki badań przedstawi nasz wykładowca, pan dr Hieronim Wytrop, specjalista spraw beznadziejnych i znakomity badacz opinii innych na temat innych. Zapraszamy. Żeby nie przedłużać, pozwólcie Państwo, że przejdę do przedstawienia wyników badań. Prowadziliśmy je dość długo, jak na nasze standardy, czyli 2 dni. Jak jednoznacznie wynika z naszej dokładnej analizy wyników, nauczyciele są społecznie postrzegani w sposób zróżnicowany. Oto, co sądzą o nauczycielu przedstawiciele różnych grup. Na początek, opinia mamy nauczyciela. Haruje we dnie i w nocy, zacharowuje się, żyły sobie wypruwa, a te dzieciaki nieznośne, złośliwe i bezczelne. Do tego jeszcze ta kawa, według mnie dziennie wypija do 100 litrów i jeszcze pusty przegryza. A te dzieciaki coraz gorsze, coraz gorsze. Śniadanie nie zdąży zjeść, bo przed ósmą ma dyżur. Obiadu nie kończy, bo biegnie na kółko wyrównawcze, a przy kolacji uzupełnia dokumentację ze swego roku. Jak żyć? Bardzo dziękuję. Cóż, wnioski nasuwają się same. Pora teraz na opinii najbliższego przyjaciela nauczyciela. Nie było łatwo znaleźć kogoś obiektywnego, ale wreszcie jeden się zgodził. Zamiast zabiegać z języka polskiego dla syna. Oto on. Ja to bym chciał mieć taką robotę. Przyjdzie sobie ten mój przyjaciel na ósmą, kawy ze 100 litrów wypije przez cały dzień i jeszcze upłacą. Niemoralne, zupełnie niemoralne. Trochę dzieciaki postraszy stopniami i do domu. A cały dzień pracy to głównie przerwy. Ledwo coś napisze na tablicy i już dzwonek i odpoczynek. A jak umie udawać zmęczenie, niby zasypia nad zmianami. Myślałby kto? Podkłada sobie papiery pod głowę, żeby było mu wygodniej. Jednego mu tylko współczuję. Wakacje ma zawsze bez promocji. A my to w wrześniu jedziemy sobie do Hiszpanii za pół ceny. A, i jeszcze jedno. Całe życie chodzi do szkoły, to trochę przykro, nie? Dziękujemy panu za to. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panu za wyczerpującą opinię. Aby nasze badania były rzetelne, nie mogło ich zapraszać odpowiedzi rodziców. Oto przykładowa opinia mamy Bartka z klasy ósmej. Posłuchajmy. Mam już mówić? Mówić. Fachowiec z niego dobry. Umie nauczyć, ale trochę przesada. Wczoraj zadał takie zadanie, że połowa naszego bloku nie potrafiło go rozwiązać. Aż w końcu inżynier Krynicki, który mieszka w naszej klatce na 3. piętrze, wyliczył. Dostał trójkę za logikę i 1 za wynik. Więc ten nauczyciel, on jest wymagający i bardzo dużo się już od niego nauczyliśmy. Syn raczej mało rozumie, ale my z mężem i sąsiadami bardzo sobie tego nauczyciela chwalimy. Ja to się nawet zastanawiałam, czy za dużo dziecku nie pomagamy. Ale jak tu nie pomagać? Przecież nie narobimy sobie wstydu przed tak dobrym nauczycielem. Dobrze powiedziałam? No. Za nami kolejna opinia. Widzę, że niektórzy z Państwa chcą wydać pewne spostrzeżenia. Prosimy tego nie robić. Wszystkie materiały muszą jeszcze przejść proces weryfikacji. Chodzi o to, aby nasze ustalenia, skądinąd obiektywne, pokrywały się z jeszcze bardziej obiektywnym wyobrażeniem ministerstwa. Dlatego to jeszcze nie koniec prezentacji naszych wyników. Każdy kiedyś już do szkoły, więc oceny nauczyciela podniesie także przedstawiciele innych grup zawodowych. Przyjrzyjmy się niezwykle ciekawej relacji lekarza. Nauczyciele są najgorsi. Proszę posłuchać, taka sytuacja. Mam w czasie operacji naciąć brzuch. Leży na stole, uśpiony, cichutki. Aż tu nagle otwiera oczy i woła. Zaraz, zaraz, a to cięcie to pod jakim kątem? Gdzie kąpujesz? Chyba nie chcecie ciąć tak na oko. Poprosiłem anestezjologa, żeby dał mu większą dawkę, ale słuchajcie dalej. Kończymy operację, a on siada na stole i zaczął nas przepytywać z budowy komórek. Resztą sił wstawił nam po trój z plusem i zędą. Kiedy się on budził, powiedział, że musi wezwać naszych rodziców, ponieważ źle rokujemy. Nie wiem, co teraz będzie, on na pewno wezwie rodziców, a moja mama ma przecież 80 lat i mieszka w Grudziądzu. I co teraz będzie?
Proszę się nie martwić, panie doktorze. Nauczyli na własny koszt, podjdzie do pana mamy i wspólnie wdrożycie program naprawczy zakończony ewaluacją. Dziękujemy panu i życzymy dużo zdrowia. Szanowni państwo, przedstawiliśmy tutaj kilka opinii różnych grup społecznych na temat nauczycieli. Proszę je potraktować z przymrużeniem oka, bo jak wiadomo, ile ludzi, tyle opinii. Jednak my, jako uczniowie, również pragniemy wyrazić swoje zdanie na wasz temat. A ono powinno być dla was najcenniejsze, bo kto was zna lepiej niż my. Wspólnie postanowiliśmy nagrodzić grup tych najwspanialszych nauczycieli drobnym upominkiem. Przyznaliśmy im specjalne nagrody w trzech kategoriach. Uczniowie klas 4-7 wybrali nauczyciela, którego bez wahania mogą określić mianem bratniej duszy. Wskazali również nauczyciela, który uwielbia żartować. Otrzymał on tytuł żartownisia. Na końcu postanowiliśmy wyróżnić najlepszego z najlepszych. Przyznaliśmy mu tytuł wzorowego nauczyciela. Wyniki prezentują się następująco.